Dawid, zacznijmy od pytań najcięższego kalibru. Będziesz nadal grał w Zagłębiu Lubin, bo pojawiły się informacje, że zmieniasz klub. No, też czytałem takie informacje. No, kontrakt Zagłębiu mam do czerwca, i do czerwca postaram się go wypełnić, a te wszystkie doniesienia, że zmienię klub, no były głównie pogłoskami mediów, które w sezonie ogórkowym no, nie mają za wiele o czym pisać. Dawid, a um, pojawiła się na oficjalnej stronie Zagłębia informacja o tym, że klub przedstawił ci jakąś ofertę już przedłużenia wygasającej w czerwcu umowy i twój menadżer w tej chwili podjął rozmowy z Zagłębiem. Tak, zgadza się. Pod koniec grudnia no Zagłębie wysłało pismo do menadżera Bartka Bolka no i bodajże że Bartek jutro przyjeżdża i zaczniemy rozmowy. Chcesz nadal grać w lubińskim zespole? No czy ciężko to powiedzieć? No wszystko zależy, jak się rozmowy potoczą od tego, co klub chce, od tego, co ja chcę i no może dojdziemy do porozumienia, może nie. Ciężko na, na tą chwilę jednoznacznie odpowiedzieć. A czy to, że będziesz negocjował kontrakt, a być może, tak jak wspomniałeś, nie przedłużysz, chociaż tutaj wszyscy nie przyjmują tego do wiadomości, to będzie miało wpływ na Twoją formę, czy, czy będziesz grał na całego, przygotujesz się solidnie do rundy wiosennej, no i, i będziesz się z dobrej strony prezentował na boiskach. No nawet jak się nie dojdę z prezesem do porozumienia, to i tak na boisku zostawię wszystkie swoje umiejętności, całą swoją ambicję i nie będzie żadnego oszczędzania się, bo to jest, nie jest w mojej naturze. Dawid, czy runda jesienna była dla Ciebie udana? To zależy jak to określić, na pewno zakończyła się bardzo fajnie debiutem w reprezentacji, to jest na pewno miłe przeżycie, mimo że to nie była Całkowicie pierwsza reprezentacja, no jednak te 1A zawsze zostanie już. Może, może więcej, może nie, zobaczymy. Częściowo była udana, były mecze, które na pewno zapamiętam, w których się pokazałem z dobrej strony, ale były przeplatane słabszymi meczami. To wiadomo, że jednak wszystko weryfikuje wynik końcowy drużyny i przez ten pryzmat, no nie, nie do końca była najlepsza w naszym wykonaniu. I rozpocząłeś się borykając się z urazem, przez co opuściłeś kilka spotkań. No zgadza się dokładnie, myślę, że mogła być lepsza, gdyby nie, nie, nie ten uraz się, się nie przyplątał. Jednak myślę, że w porównaniu do poprzednich rund nie ma na co narzekać i no myślę, że ta forma będzie zwyżkować. Dawid, co robiłeś w okresie urlopu zimowego? No początkowo starałem się zaleczyć jakieś drobne naciągnięcia, urazy, które, no, które przez całą rundę się nawarstwiały. No a później rozpocząłem przygotowania do, do okresu startowego, do nowej rundy. I w międzyczasie też zatwiałem pilne sprawy, odpoczywałem, więc było co robić. A nie było żadnego wyjazdu na wczasy w tym czasie? Miałeś dość napięty harmonogram z tego, co mówisz? No Właśnie, dokładnie nie było czasu na wyjazdy. Na rzecz ona musiała do pracy chodzić, więc samo nie miało sensu, więc cały czas, cały czas coś robiłem. Jeśli chodzi o życie osobiste, rok 2011 będzie dla Ciebie szczególny. A. Jak ma wyglądać ta wiosna w Twoim wykonaniu na boiskach? Jakbyś sobie tego życzył? Mam nadzieję, że będzie wyglądać tak, jak w życiu osobistym, że coś się zmieni i na lepsze to pójdzie. No, zrobię wszystko, żeby tak było. Postaram się odpowiednio przygotować i z zagłębiem piąć się w górę tabeli. A co takiego wydarzy się w Twoim życiu osobistym? Zmienię w czerwcu stan cywilny. Dawid, żywo interesujesz się ligą polską, nie tylko polską, no ale śledzisz rozgrywki, więc. Ty chyba nie będziesz miał problemu, żeby wskazać twojego faworyta do zdobycia mistrzowskiego z tytułu i określeniem miejsca, które na mecie sezonu 2010-2011 zajmie Zagłębie Lubin. Co do mistrzostwa, no, sprawa jest otwarta. Myślę, że jest kilka drużyn, które mogą o to powalczyć. Jest Jagielonia, Legia, Wisła. Nie wiem, czy wątpię, raczej nie wierzę w to, że Leks z, tak z, z tak niskiej pozycji po, po tych osłabieniach, co teraz. Że może coś powalczyć. No jednak mistrzostwo rozegra się to myślę, że co do ostatniej kolejki walka będzie. A co do miejsca zagłębia, no tak, jednoznacznie ciężko mi określić. Mam nadzieję, że jak najwyższe. Tak nie będę strzelał, która to będzie lokata. Mam nadzieję, że w górnej połówce tabeli będziemy, się, będziemy w tej górnej połówce tabeli i może o coś więcej nawet powalczymy. No tabela jest dość spaszczona, więc patrząc na, na to, jakim potencjałem dysponujecie. Przy ewentualnych wzmocnieniach, które to może być miejsce? Zgadza się, no potencjał, wszyscy mówią, że mamy duży, jednak no nie zawsze to się obraca w dobry wynik. Myślę, że przy odrobinie szczęścia, którego czasami nam brakuje, przy dobrym rozpoczęciu rundy wiosennej, myślę, że to miejsce może być dość wysokie, ale no nie, nie będę strzelał. Mam nadzieję, że jak najwyższe. Dziękuję. Dzięki.